Cześć i sława Wielkiej Tartarii. Dzisiaj króciutki filmik, niezamulający. Pytanie w tytule: jaka była długość życia w Rosji? W Rosji na początku XIX wieku. Nie, przepraszam. Pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku. Nowy kanał, chyba jeszcze nie tłumaczyliśmy z niego nic. Druga historia, czyli inna historia. To ciach, jedziemy. Chcąc ustalić to zdawałoby się proste pytanie, nieustannie natykasz się na delikatnie mówiąc dziwnie wyglądające statystyki, według których do rewolucji średnia długość życia Rosjanina wynosiła 34 lata. Przyjęło się uważać, że współcześnie średnia światowa długość życia wynosi około 2 razy więcej niż w dawszych czasach. Przy czym liczba osób długowiecznych, to znaczy takich, które przekroczyły 90, z każdym rokiem spada. Bardzo często można spotkać się ze ślepym przekonaniem o tym, że dzięki postępowi długość życia zwiększyła się. Przy czym na potwierdzenie przytacza się statystykę z początków XX stulecia. Celowe fałszowanie historii, przemilczanie znalezisk. Inna wersja historii. To wszystko na kanale Inna Historia. To taka mała reklama ich była. Oto typowy obraz wiejskiej rodziny chłopskiej, która składała się, i tu fragment utworu literackiego. Żona, dzieci, sztuk 5. Brat z urwaną nogą pod Gdańskiem, zrzędliwa matka, sparaliżowana teściowa, dziad głodomór, to o mnie mowa, obdartus 123-letni. Taka to wytrwała rasa była. Stop. Możecie zauważyć, że po pierwsze, średnia wieku wychodzi wyższa niż 34 lata. Po drugie, wyraz rasa jest użyty jako nazwa własna. A to żyjący uczestnicy bitwy pod Borodino. Podczas otwarcia panoramy w setną rocznicę bitwy. Część z nich urodzona była jeszcze za panowania oficjalnie Katarzyny II. A wy jak myślicie, ilu weteranów II wojny światowej będzie jeszcze patrzeć na świat własnymi oczami podczas parady zwycięstwa w setną rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem? Pytanie od tłumacza. Jak myślicie, czy faszyzm będzie oznaczał w 2045 roku to samo co dziś? A na poważnie, porównując do filmów o weteranach z wojny domowej USA, to porównując tych do tamtych, czy ci ludzie mają faktycznie po ponad 100 lat, czy to tylko kolejny fake? Jaka jest wasza opinia? Napiszcie w komentarzach. Na niską długość średnią życia wpływa też w Rosji duża śmiertelność młodzieńców. W rodzinach nie rodziło się, a wyrastało po 10 dzieci. Oczywiście, że funkcjonował mechanizm biologicznej regulacji urodzeń. W rodzinie, gdzie do wieku dojrzałego dożyło 5 dzieci, mogło być do 5, która nie dożyła do tego wieku dorosłego i uważano to za coś normalnego. Jeden zmarł jako niemowlak, drugi dożył 80 i średnia pokazuje nam 40. Stop, widzicie przekłamanie statystyczne? Widzicie, jak selekcja stada się dokonywała? Przeżywały najsilniejsze. Dziś przeżywają chorzy, nieuczciwi, bojący się pracy, czytaj urzędnicy, piękności po operacjach plastycznych. Na kogo tam by jeszcze było obrazić? Wiele przekazów mówi o tym, że w dawnych czasach ludność Rosji dzięki ruchowi, zdrowemu jedzeniu dożywała starości w dobrym zdrowiu, zachowując jasność umysłu i równowagę duchową. Czyli 100 lat temu przeżyć wiek było normalną rzeczą. Ale dla tych, którzy przeżyli dzieciństwo, w zdrowiu i bez traum, że połowa braci i sióstr padła do 20. No cóż, dzisiaj trauma na całe życie by była dramat i pożywka dla psychologów, a było to wczorajszą normalnością. Żegnam się z wami. Takie właśnie staruszki były. Mówił dziad Wszewiec, chwała Wielkiej Tartarii.